ciekawa sprawa. Podnoszę sobie lewą dłoń, a wy myślicie, o, podniósł prawą. A jak podniosę prawą, to myślicie, o, macha do nas lewą. Dzisiaj o L wartościach i R wartościach i o referencji do R wartości. L wartością jest taka wartość, która istnieje dłużej niż tylko przez jedno wyrażenie i ma swój adres. O, powiedzmy, że L wartością będzie jakaś zmienna A, która wcześniej była gdzieś tam zadeklarowana i ustalona. A R wartość będzie to taka wartość, która istnieje tylko przez jedno wyrażenie, no i siłą rzeczy później nie można się odwołać do pamięci, którą zajmowała, no bo istnieje tylko w jednym momencie. Na przykład o taka wartość A++ to jest R wartość, albo jakieś wyrażenie A plus B, gdzie ta suma jest R wartością, istnieje tylko w tym momencie, kiedy się taka suma pojawia. Samo A może być L wartością, samo B może być L wartością, ale ta suma, przez chwilę tutaj musimy to dodać i gdzieś tam musi istnieć ta suma, prawda? Ona jest R wartością. Gdybyśmy chcieli to tak sobie rozrysować, to ta R wartość, czyli taka jednowyrażeniowa na chwilę wartość, no skoro ona jest, to gdzieś się tam na chwilę musi pojawić w zasobach, musi jakieś zasoby zajmować, ale za chwilę już jej nie ma. A idea C++ jest taka, żeby jeżeli to możliwe, unikać kopiowania, a robić przenoszenie i właśnie unikać tworzenia tymczasowych niepotrzebnie wartości, a jeśli już je robimy, to żeby je jakoś później wykorzystać. O co chodzi? Zobaczcie, jeżeli miałbym A i przypisałbym sobie do niego jakieś B plus C, to A będzie kopią tej sumy, ale sama suma zniknie. Istnieje tylko w tym momencie. A stanie się kopią tej sumy. A ta suma jako R wartość gdzieś tam na chwilę zaistniała, zajęła zasoby, ale już jej w następnym wyrażeniu o tu już jej nie ma. A zostało, B zostało, C zostało, ale ta obliczona suma tutaj, R wartość, już nie. No i co z tą R wartością? Zobaczcie. Przygotowałem funkcję f, która ma cztery argumenty. Pierwszym jest wektor, pamiętamy, taka ulepszona tablica, wkrótce, obiecuję, naprawdę. I jest to referencja do tego wektora, czyli że ta zmienna call, jeśli coś z nią zrobię, z tym wektorem tu reprezentowanym przez call, to tak naprawdę zmienię ten oryginalny wektor, który tutaj podałem przy wywołaniu funkcji. O, tutaj mam taki wektor v, on na razie jest pusty, ale ja tu go przekazałem, a ponieważ użyłem mechanizmu referencji, no to modyfikacja tego call wewnątrz funkcji f będzie modyfikacją faktycznie tego wektora v. Następnie mam trzy argumenty abc i te argumenty będą później dodane na koniec tego wektora call. Tutaj za pomocą metody pushback będę sobie tu wkładał pierwszy, drugi, trzeci argument i tak po kolei. Pierwszy jest, no właśnie, specyficznym nowym elementem, przynajmniej od standardu 11. Pojawił się, o ile mnie pamięć nie myli, a nieważne kiedy, ważne co to robi i jak jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Otóż ta referencja, bo to jest też referencja, ale to jest referencja do R wartości, oczekuje, że jako drugi argument podamy nie L wartość, tylko właśnie R wartość. Tutaj mamy zwykłą referencję, L wartość, a tu też referencję, ale jeszcze zamienioną na wartość stałą, czyli to C będzie sobie tutaj istniało w funkcji jako stała, więc nie będę mógł zmienić tego C, na przykład B będę mógł zmienić i tu sobie zmienię, zanim dodam, a C, o, zobaczcie, jest tutaj jako komentarz, bo gdybym odkomentował i próbował C zmodyfikować, to kompilator się pogniewa, możecie sobie to sami sprawdzić. Dlaczego? No bo jest tutaj te słowo kluczowe const, czyli że jest to stała. Ale nas interesuje właśnie ta referencja i zobaczmy, jak później przy wywoływaniu funkcji f to działa. Tworzę sobie wektor. Pusty, już wiemy, że zainicjowany jest klamerkami, jest pusty i w ogóle. Tu mamy dwie zmienne typu int a1, a2. Wstawiam do nich piątki. I a1 i a2 będą l wartościami. I teraz wywołuję f. Przekazuję wektor. Na drugiej pozycji czekam na R
wartość. Suma dwóch L wartości w tym miejscu jest R wartością. Jak to się skończy, nie istnieje odwołanie do pamięci A1 plus A2. To jest na chwilę obliczona w tym momencie wartość. I co się dzieje, gdy ja zrobię coś takiego? Gdybym nie miał tego, a stałoby się kopią tamtej tymczasowej wartości. Pewnie przy incie to nie ma znaczenia, to jest maleńki obiekt, ale przy jakichś dużych obiektach, coś jedzie, przy dużych obiektach zaczyna to mieć znaczenie, zwłaszcza gdy takich operacji na dużych obiektach może być wykonywanych setki, tysiące, miliony w jakimś tam odcinku czasu i wtedy zaczyna mieć to wielkie znaczenie. Bo co się dzieje, gdy ja tu mam referencję do R wartości? Otóż, gdy jest ta suma policzona, tworzony jest pewien zasób z jakimś stanem. No tą stanem jest ta suma. A zasób, no bo gdzieś tam zajmuje jakieś zasoby tej pamięci i tak dalej. Podwójny ten znaczek, ta R referencja, niejako podkrada i jakby sobie tak adoptuje, tak włącza, czyli można powiedzieć fachowo przenosi tę R wartość tutaj do środka tej funkcji i to A jest dokładnie tym zasobem i tym stanem, który tu został tworzony, a nie jakąś kopią. Zatem zmniejszam to zużycie zasobów. Mówię, dla inta jest to śmieszne, niepotrzebne, 4 bajty zyskam, czy bajt, czy ileś tam. Ale dla jakichś dużych wartości i jeszcze przy częstych takich operacjach, no, zaczyna mieć to sens. C++ to naprawdę jest taka perełka, która dba o to, by było to wszystko wydajne. Oczywiście to od nas, programistów, zależy, co my z tym zrobimy. Czasami, sam wiem po sobie, takie drobne niechlujstwo sprawia, że się nie chce, że coś tam. Ale jeżeli byśmy tak chcieli wypieścić ten kod, zoptymalizować, no to takie R-referencje, dobra sprawa. Zauważcie więc, że taką funkcję nasz komputer przyjmie i że to jak najbardziej zadziała, pozostałe no to się po prostu dodadzą. A więc mamy tutaj, jako pierwsze zostanie dodane A1 plus A2, czyli 10. I widzimy przy wyświetleniu, tu korzystam ponownie z tej mojej funkcji printstl, ale to już wiecie z wcześniejszego odcinka. Jest 10 dodana. Potem dodałem, i to jest właśnie R wartość, A1 plus A2. Ta 10 tu utworzona została tu przeniesiona i funkcja f korzysta dokładnie z tej R wartości, bezpośrednio z tych samych zasobów. Tak jakby wzięła sobie tamto miejsce z pamięci, ten cały stan, ten cały zasób i go bezpośrednio użyła. Nie tworzyła nowego, nie klonowała, nie robiła jakiejś kopii tam obok, nie. Zostało to użyte, przeniesione tutaj. I teraz, uwaga, dodajemy jeszcze A i B. Tu będzie A1 jako B i A2 jako C. One się zwyczajnie dodadzą, ale tu jeszcze zwróćcie uwagę, to B miało tutaj plus plus, czyli tutaj zostało zwiększone, zanim dodałem. I rzeczywiście jest 6 na drugiej pozycji. Co więcej, gdy sobie wyświetlę to A1, które tu robiło za argument drugi, czyli B, to A1 już nie jest 5, jest 6. To tylko przypominam, jak działała referencja. Gdybym tutaj nie zrobił referencji, a sobie nie zróbmy na chwilę i skompilujmy, nie robiąc referencji w tym argumencie trzecim, no to wtedy A1 się nie zmienia. No widzimy, tak? Dodała się wprawdzie 6, ale B jest tylko kopią wtedy tego A1. To tak tylko przypominam. No i widzimy, że nasza funkcja zadziałała. Oczywiście nie widać jakiejś różnicy. Ta R-referencja nie objawia się jakimiś fajerwerkami i zmianą zachowania. Ona się zachowuje, referencja do R-wartości, ona się zachowuje jak zwykła referencja. Wręcz tak normalnie się zachowuje, przewidywalnie, ale istotą jest to, co tam się dzieje w tych bebechach, czego my tam do końca nie widzimy, ale już wiemy, co to może oznaczać. Jako takie R wartości mogą na przykład służyć różne listy inicjalizacyjne, które ostatnio żeśmy zobaczyli, zatem można coś tutaj podać jako taką R wartość i ona zostanie tu użyta jako te adoptowane takie R-wartość taka adoptowana i to będzie ten moment, kiedy polepszamy wydajność. Na koniec, zobaczcie, odkomentuję wywołanie naszej funkcji, kiedy próbuję wstawić tutaj L-wartość, chociaż obiecałem R-wartość. Zobaczcie, Ctrl i F5. Oczywiście już tu nawet
środowisko nam podkreśliło przed kompilacją na czerwono, że coś nie gra, a komentarz jest jednoznaczny. Zobaczcie. Nie można dokonać konwersji argumentu z int do, i tutaj mamy 2 ampersandy, te informacja, i tu jeszcze wcześniej jest odwołanie do r wartości, nie może być powiązane z l wartością. Zatem gdybym tu miał klasyczną referencję, oczywiście nie byłoby problemu, ale wtedy byłby jeszcze inny problem. Zobaczcie, tutaj sobie to spróbujemy skompilować ponownie. Tylko o, teraz znowuż to nie mogłoby się wykonać, no bo referencja oczekuje, że to coś miało swój adres, a wiemy, że to nie ma swojego adresu. To jest R wartość, więc zatem jak już robię, że R wartość, to używam R wartości, a tutaj no, takiego wywołania nie da się zrobić. Oczywiście zawsze możemy funkcję przeciążyć, na przykład zrobić jeszcze raz F, która robi to samo, i zrobić to na przykład na zwyczajnej referencji. Wtedy moglibyśmy tego F używać w dowolny sposób, ale w przypadku, gdy użylibyśmy R wartości, będzie to trochę wydajniejsze, bo ta referencja do R wartości po prostu lepiej wykorzystuje zasoby. Niby nic, ale bardzo fajna nowość i przy dużych obiektach ma znaczenie. Tyle w tym krótkim odcinku. Pewnie nie jest aż taki krótki, jak myślałem, ale nieważne. Do zobaczenia w czwartym.